Meksykanie pozywają Chiny za COVID-19. To jest farsa. Setki Meksykanów pozywają Chiny z powodu COVID-19. MSZ, to farsa. Wszelkie lekkomyślne zarzuty wobec Chin w sprawie COVID-19 okażą się niczym więcej niż farsą, komentuje rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odnosząc się do pozwów przeciwko Pekinowi. Według agencji AFP setki Meksykanów przyłączyły się do pozwu przeciwko Chinom i Światowej Organizacji Zdrowia przygotowywanego przez kancelarię Poplawcy International Law of Fitness. Jak podaje agencja AFP, setki Meksykanów domagają się odszkodowań w wysokości od 200 tysięcy do 800 tysięcy dolarów za chorobę lub śmierć bliskich na COVID-19. Kancelaria, chodzi o zaniedbania w zarządzaniu COVID-19. Te pozwy są wnoszone z powodu zaniedbania w zarządzaniu COVID-19 zarówno ze strony Chin, jak i Światowej Organizacji Zdrowia WHO, powiedziała przedstawicielka Poplawcy International Law of Fitness w Meksyku, Denise Gonzalez. Kancelaria Poplawcy twierdzi, że wśród powodów są również mieszkańcy innych krajów, w tym Kolumbii i Argentyny, ale Gonzalez nie podała ich liczby. Pozwy opiewające łącznie na miliony dolarów wnoszone są do biura ONZ w Genewie i zarzucają Chinom oraz WHO naruszenie powszechnej deklaracji praw człowieka, podała AFP. Rzecznik MSZ, zarzuty to farsa. Prawnicy są jednak sceptyczni co do możliwości uzyskania jakichkolwiek odszkodowań. Ludzie wiedzą, że im się nie uda, ale nagle składają pozwy sądowe, powiedziała ekspertka w dziedzinie prawa międzynarodowego na Autonomicznym Uniwersytecie Meksyku Lourdes Marlec Krios Nava. W Pekinie rzecznik chińskiego MSZ oświadczył, że odpowiedź Chin na COVID-19 jest bez zarzutu. Jego zdaniem, Chińczycy odnieśli strategiczne zwycięstwo nad wirusem, a wszelkie lekkomyślne zarzuty wobec Chin w sprawie COVID-19 okażą się niczym więcej niż farsą. Pierwsze przypadki COVID-19 wykryto pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Obecnie w Chinach pandemia jest zasadniczo pod kontrolą, ale lokalne władze w Wuhanie krytykowane były za reakcję w początkowym okresie kryzysu i oskarżane o próby jego zatuszowania. Miejscowa policja udzieliła m.in. reprymendy lekarzowi Li Wenliangowi, który jako jeden z pierwszych próbował ostrzegać przed wirusem.